Dzień dobry Państwu, szczęść Boże. Witamy na konferencji prasowej Grzegorza Brauna, kandydata na urząd prezydenta miasta Rzeszowa. Dzisiejszym naszym tematem jest Rzeszów, miastem wolnym od lockdownu. Sytuacja, w której znalazła się cała Polska i Podkarpacie i miasto Rzeszów, powoduje to, że upadają kolejne strefy życia ludzkiego. Powoduje to, że ludzie zaczynają potrzebować, coraz większą odczuwają potrzebę socjalizacji. Wobec tego nie możemy pozwolić na to, żeby ta sytuacja nadal miała miejsce, ta, która jest obecnie. I dlatego też wychodzimy z hasłem, aby uwolnić Rzeszów od lockdownu. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Brauna. Szczęść Boże. Południe biło, piękny, wiosenny dzień na rzeszowskim rynku. Słyszymy kuranty. Czego tu brakuje? Brakuje ludzi. Brakuje ruchu. Ruchu w interesie. Nie bójmy się tego słowa. Trzeba, żeby interes, dobry interes, kręcił się w Rzeszowie, dlatego że bez tego nasze życie traci podstawy, podstawy gospodarcze, materialne. W normalnym życiu, nie w nowej normalności narzucanej nam przez władzę, w tym normalnym życiu Rzeszów także i dziś przy takiej pogodzie tętniłby życiem. W rynku otwierałyby się kolejne ogródki, w tych ogródkach gromadziliby się przechodnie, także turyści, życie akademickie, życie towarzyskie, życie kulturalne, artystyczne. Kwitłoby już i rzucałoby się to w oczy, tu właśnie na rynku rzeszowskim. Szanowni Państwo, to jest droga do katastrofy. Ten stan rzeczy, który nam funduje władza, działając bezprawnie i działając bezrozumnie, ponieważ polityka lockdownu, pomijając brak należytej podstawy prawno-ustrojowej, ta polityka jest po prostu nie tylko nieskuteczna, jest przeciwskuteczna. Mamy do czynienia z katastrofą społeczną. Dane, mam nadzieję, że dla Państwa dostatecznie bulwersujące i alarmujące, mamy już w tej chwili notowany przez psychologów, psychiatrów, opiekunów społecznych 30% wzrost, uwaga, liczby zamachów na własne życie wśród dzieci i młodzieży, wśród nieletnich. 30% samobójstw więcej. Druga liczba. 100 tysięcy nadmiarowych, jak to mówią nieco bezdusznie statystycy, zgonów w miesiącach jesienno-zimowych, a przecież ta tendencja nie jest tendencją malejącą. To są zgony niezapisywane nawet przez księgowość kreatywną uprawianą przez rząd warszawski, niezapisywane w rubryce covidowej. I trzecia informacja. W pierwszym kwartale tego roku mamy rekordową liczbę upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Z tym trzeba skończyć. Lockdown nie działa. I otóż, szanowni Państwo, zobowiązanie z mojej strony jako kandydat na prezydenta Rzeszowa deklaruję pierwszego dnia po dokonanym przez mieszkańców, wyborców, obywateli Rzeszowa, po dokonanym wyborze, jeśli znajdę się w tym pobliskim ratuszu jako urzędujący prezydent, ogłoszę Rzeszów strefą wolną od lockdownu. Co będzie to oznaczać w praktyce? W praktyce do kompetencji prezydenta
należy nie tylko prawo, możliwość, ale też i obowiązek dbania o zdrowie, bezpieczeństwo, także edukację i opiekę, także dbanie o możliwość realizowania talentów przedsiębiorców i możliwość swobodnego dokonywania wyborów przez klientów, nabywców. A zatem w praktyce pierwszego dnia wezwę dyrektorów wszystkich szkół, placówek edukacyjnych, opiekuńczych, tych zależnych od miasta, do tego, żeby wrócili do normalnej pracy. To jest przecież wielka niegospodarność, szanowni państwo. Wielka niegospodarność, wielkie marnotrawstwo. By obiekty, które miasto staraniem ojców miasta, ale wysiłkiem ekonomicznym samych mieszkańców, by te obiekty świeciły pustkami. A więc szkoły, a więc wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne, we wznoszenie i utrzymywanie których miasto było i jest zaangażowane, te obiekty powinny natychmiast wrócić do normalnego funkcjonowania. Imprezy sportowe, aktywność, rekreacja, gimnastyka, to wszystko powinno dziać się jak normalnie, bez najmniejszych przeszkód ze strony władz. Ale ponieważ takie przeszkody są piętrzone, takie przeszkody są stwarzane, w związku z tym skieruję Straż Miejską do ochrony, obrony przedsiębiorców, restauratorów, ale także organizatorów innego rodzaju usług. No właśnie, siłowni, sal gimnastycznych, sal zabaw dla dzieci. Skieruję Straż Miejską do tego, żeby monitorowała sytuację, żeby uruchomiła gorącą linię Straż Miejska dla wszystkich przedsiębiorców w Rzeszowie, którzy napotykaliby jakieś przykrości, nieprzyjemności, przeszkody w swojej pracy. Straż Miejska ma się tym interesować, ma raportować, ma informować prezydenta o tych przeszkodach i ma aktywnie angażować się w zabezpieczanie możliwości normalnego funkcjonowania przez rzeszowskich przedsiębiorców. Tu, w rynku rzeszowskim i jak miasto długie i szerokie. A zatem przedstawiłem państwu abecadło antylockdownowe kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna. Jeśli państwo zechcecie wybrać w tych wyborach prezydenckich wolność, normalność, pracę, wychowanie, edukację, rekreację, głosujcie na moją kandydaturę, a ja dotrzymam zobowiązania. Pierwszego dnia mojej prezydentury w rzeszowskim ratuszu Rzeszów zostanie proklamowany strefą wolną od lockdownu. I za tą proklamacją pójdą praktyczne działania, te, które leżą w sferze kompetencji prezydenta miasta. A więc odpowiedzialność za edukację, odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne, bo przecież do sfery bezpieczeństwa należy zdrowie, kondycja fizyczna i psychiczna naszych mieszkańców. Bezpieczeństwo także i w tym leży, by mieszkańcy naszego miasta korzystali z życia na wszelkie możliwe, zgodne z prawem sposoby, by wydobywali się z jesienno-zimowej depresji,
by wzmacniali swoją kondycję fizyczną i psychiczną, korzystając na wszelkie dostępne sposoby, także z infrastruktury wytworzonej, pobudowanej i utrzymywanej przez miasto. Abecadło antylockdownowe to jest to, co chciałbym, żebyście Państwo, dziennikarze, reporterzy, obserwatorzy, byście Państwo odnotowali i przekazali Waszym odbiorcom, moim wyborcom, jaka jest stawka tych wyborów? Właśnie tak. Czy Rzeszów zostanie ogłoszony strefą wolną od lockdownu? Dziękuję za uwagę. Czy są pytania? O, dobra wiadomość. Tak, przez niezależne lokalne media. Brawo. Czy pan poseł weźmie w niej udział? Szanowny panie redaktorze, ja w ciemno, z góry i na kredyt przyjąłem już dawno zaproszenia do każdej debaty, którą zechcecie państwo czy przedstawiciele innych mediów zaproponować. Już szereg razy wzywałem moich kontrkandydatów szanownych, czcigodnych do takiej debaty. Debaty to sól każdej kampanii wyborczej i mam nadzieję, choć czas mija i jak do tej pory media zwane gołosłownie i na wyrost publicznymi nie pospieszyły z zaproszeniem do takiej debaty, ale mam nadzieję, że się opamiętają, ogarną i zaproponują w sensownym wymiarze czas antenowy do tego, żeby konfrontować postawy, sylwetki, poglądy, programy kandydatów na prezydenta miasta Rzeszowa. Ja bardzo proszę, żeby mnie żadna z tych debat nie minęła. Proszę o informację. Mój sztab z całą pewnością odpowie i jeszcze raz zapewniam, odpowie pozytywnie. Pojawiło się kilka wstępnych zaproszeń ze strony mediów społecznościowych, ze strony nazwijmy to właśnie organizacji, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, grupy mieszkańców Rzeszowa zorganizowanych w mediach społecznościowych wystąpiły z takimi zaproszeniami i to mnie cieszy i mam nadzieję, że wykorzystamy te ostatnie dni, ostatnie tygodnie, czas do głosowania w dniu 9 maja. Jeszcze raz z góry dziękuję za te zaproszenia i jeśli o mnie chodzi, w ciemno każde zaproszenie do debaty przyjmuję. Proszę mnie nie pytać o politykę informacyjną, czy raczej dezinformacyjną mediów reżimowych, zwanych dla zmylenia przeciwnika, czyli narodu, publicznymi. Proszę mnie nie pytać o meandry myśli redaktorów zamawiających, dyrektorów i prezesów telewizji zwanej przez naszych rodaków nie przypadkiem kurwizją za prezesury pana Jacka Kurskiego. Proszę mnie nie pytać o to, co rządzi, jaka myśl, jaka koncepcja tymi mediami. Mogę tylko przypuszczać, że dysonans poznawczy, czyli wrażenie niespójności, rozbieżności między rzeczywistością tą, którą znamy z autopsji, a tą nierzeczywistością przedstawianą w mediach, ten dysonans zwiększa się. Coraz więcej naszych rodaków, Polaków, współobywateli, współmieszkańców widzi, jak bardzo telewizja kłamie. I to od prawej do lewej, i ta telewizja z ulicy Woronicza, i ta telewizja z ulicy Wiertniczej,
Polacy to dostrzegają i stąd po tamtej stronie pewne przeszeregowania, zamieszanie, może nawet i jakaś walka buldogów pod dywanem, stąd być może takie nagłe zmiany programowe, ale my tu w Rzeszowie nie przejmujmy się zanadto tym, co tam w Warszawie. My tu w Rzeszowie doprowadźmy wreszcie do uczciwej, porządnej i może nie jednej, jedynej debaty prezydenckiej w wyborach, które już tak blisko. Witam, witam, panie redaktorze. Szanowny panie redaktorze, miasto Rzeszów zaangażowało się i bądźmy z tego dumni, w budowę nowych szkół. Takie szkoły powstały i chociaż nie wszyscy zdążyli to zauważyć, Rzeszów wysforował się, zajął miejsce w czołówce miast polskich, miast wojewódzkich, jeśli idzie o edukację. Rzeszów stał się, można powiedzieć, zagłębiem edukacyjnym i na poziomie akademickim, i na poziomie licealnym. Na pewno są niedostatki w nauczaniu początkowym, na pewno są niedostatki w infrastrukturze umożliwiającej opiekę przedszkolną, poporodową, ale nauczanie, edukacja to ciągle jeszcze, tak bym to ujął, przemysł lokalny, regionalny. Z tego Rzeszów żyje, z tego Rzeszów słynie, z tego rzeszowianie mogą być dumni. I oto, jak zaznaczyłem, prawnie bezpodstawne, medycznie nieracjonalne rozporządzenia władz centralnych sprawiły, że nasze szkoły opustoszały, że nasze uczelnie świecą pustkami. Wiele już mówiliśmy także i my na naszych konferencjach tematycznych, temu specyficznie poświęconych, o tym, jaką fikcją jest nauczanie zdalne. Trzeba też zauważyć, że i dla uczniów, i dla studentów w procesie edukacyjnym, dla ich pełnej, przepraszam za słowo, socjalizacji, czyli nawiązania i wykształcenia więzi społecznych, komunikacji społecznej, wielkie znaczenie ma nie tylko przekaz merytoryczny w nauczaniu, ale także więzi, relacje międzypokoleniowe z nauczycielami, profesorami, mistrzami, no i więzi, relacje rówieśnicze. To wszystko naszej młodzieży szkolnej i akademickiej zabrano. To wszystko uniemożliwia się. I to jest stan fatalny. W tym stanie prezydent miasta, który odpowiada za edukację, i formację, i bezpieczeństwo, i kondycję fizyczną i psychiczną naszej młodzieży, o to musi się upomnieć. I bardzo prosta rzecz, skoro miasto budowało szkoły, skoro miasto utrzymuje szkoły, no to niepodobna, by prezydent tolerował niewykorzystanie tej kosztownej, cennej, bezcennej dla młodego pokolenia infrastruktury. Prezydent miasta, zabrzmi to paradoksalnie w moich ustach, nie jest tutaj od politykowania, jest od gospodarowania. Otóż proszę spojrzeć na to od tej strony. To jest wielka niegospodarność. Zamknąć szkołę tak, żeby stała pusta. To jest wielkie marnotrawstwo. Zamknąć stadion, halę sportową. To jest wielka niegospodarność i prezydent miasta powinien temu położyć kres. W aktualnym stanie kadrowym ratusza rzeszowskiego trudno spodziewać się takiej decyzji. Kiedy państwo wybierzecie mnie
na swojego prezydenta, podejmę tę decyzję w pierwszych godzinach urzędowania. Dokładnie tyle czasu, ile będzie trzeba na wytworzenie odpowiedniej korespondencji. Wezwań, ponagleń dla dyrektorów, kierowników placówek podległych miastu, wezwań do tego, żeby wrócili do normalnej pracy. Trzeba pracować. Bez pracy nasze życie nie ma podstaw ekonomicznych. Nikt nas nie ozłoci. Nikt nas nie obsypie manną z nieba. Każda złotówka wypracowana tutaj w Rzeszowie musi być szanowana, zwłaszcza przez władze miejskie. Mamy tutaj przedstawiciela przedsiębiorców rzeszowskich. Nie przedsiębiorców, ale osoby związane z gastronomią. No, to dobrze, osoba związana z gastronomią. Gastronomia to przedsiębiorczość. Proszę o trzy słowa komentarza. Witam szanowni wszystkich, ja tylko tak pokrótce. Proszę się przedstawić. Maciej Pałac. Chciałbym tylko zaapelować oczywiście do rządu oraz do całej opozycji, bo jak wiadomo, pobieracie wypłaty z naszych podatków, czyli tak jakby my jesteśmy waszymi pracodawcami, żebyście się wzięli do pracy, a nie rozwali nasz piękny kraj, który ostatnio w mediach jest pokazywany, tak jak pan Grzegorz powiedział wcześniej, reżimowych z bardzo dobrej strony, a tak naprawdę jest coraz gorzej. Ja rozmawiając z niektórymi przedstawicielami właśnie tutaj z branży, jest im bardzo ciężko, bardzo trudno. I tak jak było powiedziane, niektórzy sobie już odebrali życie i apeluję jeszcze raz do rządu i do opozycji, żeby nie po omacku wszystko robić, tylko naprawdę każdą sprawę, żebyście w końcu szczerze przemyśleli. I o to apelujemy my, Polacy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A czekając na to, aż władze najwyższe Rzeczypospolitej pójdą wreszcie po rozum, polski rozum do głowy, my brońmy się tutaj, w Rzeszowie, tam, gdzie rząd zawodzi, niech samorząd staje na wysokości zadania. Przecież ten ratusz i jego załoga są i będą utrzymywane właśnie z podatków, które płaci mieszkaniec, zwłaszcza przedsiębiorczy mieszkaniec Rzeszowa. I musimy tutaj zachować właściwą hierarchię wartości, hierarchię priorytetów. Trzeba dbać o to, żeby rzeszowianie mogli normalnie uczyć się, pracować, zatrudniać jedni drugich, zarabiać i wreszcie po dniu ciężkiej pracy, by mogli korzystać z możliwości rekreacji, wypoczynku, socjalizacji, by mogli na całego angażować się w życie sportowe, kulturalne, intelektualne naszego miasta. Do tego wszystkiego trzeba bardzo prostej rzeczy. Trzeba, żeby Rzeszów stał się strefą wolną od lockdownu, co niniejszym jako kandydat na prezydenta tego miasta państwu gwarantuję. To jest moje zobowiązanie wyborcze. Ruszają szkoły i przedszkola. Wszystkie podległe miastu obiekty sportowe i rekreacyjne zostają otwarte, a Straż Miejska monitoruje sytuację i dba o to, żeby żaden pracodawca, przedsiębiorca i żaden klient, żeby nie był przez nikogo nękany, straszony, molestowany. Prezydent miasta ma być natychmiast powiadomiony o każdym przypadku dezorganizowania pracy i rekreacji w mieście Rzeszowie, po to, żeby to urząd prezydencki wziął na siebie ewentualne dochodzenie prawa i, przepraszam za słowo, sprawiedliwości w tym zakresie. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Jeszcze dopytam o podwojenie niegospodarności i poproszę o konkretną, krótką odpowiedź. Szanowny panie redaktorze, na dowolną ilość pańskich pytań odpowiem w dowolnym programie, do którego zechcecie państwo zaprosić wreszcie kandydata na prezydenta Rzeszowa, w programie na żywo. Żadnych więcej ekskluzywnych wypowiedzi do montażu dla telewizji polskiej SA, której profil standard wyżej podsumowałem, nie będzie. Proszę o zaproszenie. Proszę nie przekomarzać się ze mną, panie redaktorze, grzecznie
Grzecznie panu odpowiadam, proszę wywiązać się ze swoich obowiązków. Proszę przedstawić, nie panie redaktorze, korzysta pan z przywileju niedoinformowania, a może nawet i naiwności naszej publiki. Jest zasadnicza różnica między obecnością w programie telewizji regionalnej na żywo, w debacie, dyskusji, spotkaniu, dowolnym programie, do którego państwo możecie w każdej chwili mnie zaprosić, a wypowiedzią do montażu, do manipulacji, do wywracania na nicę w waszym ośrodku dezinformacyjnym. Dziękuję za uwagę. Drodzy Państwo, pan poseł, pan Grzegorz Braun, kandydat naszego komitetu na urząd prezydenta miasta Rzeszowa, jest gotowy na debatę z kontrkandydatami na argumenty merytoryczne i chętnie stanie do takiej debaty właśnie z kontrkandydatami, którą państwo zorganizujecie. Wtedy możemy rozmawiać już o szczegółach naszego programu. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy na kolejną konferencję prasową, która odbędzie się w dniu jutrzejszym. Ponieważ, jeszcze dla państwa taka informacja, ponieważ nie wszyscy państwo zdążyliście dotrzeć na naszą konferencję programową, która już szereg tygodni temu odbyła się w jednym z hoteli rzeszowskich. Bardzo dziękujemy za gościnę. W związku z tym mój sztab przygotowuje publikację tego programu w formie skondensowanej, ale drukowanej. Ta publikacja Nowy Impuls dla Rzeszowa dotrze do państwa rąk z całą pewnością jeszcze w tej kampanii wyborczej i to umożliwi państwu krytyczne, mam nadzieję, odniesienie się do moich tez programowych. Do następnego razu. Rzeszów strefą wolną od lockdownu. Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo.